Bratu. Niech widzowie widzą! Ta prawda wyszła na jaw! Dzień dobry. Dawno wam nie nagrywałem takiego zwykłego, luźnego vloga. Ostatnio trochę zatrasiliśmy się w challenge'ach i zbyt dobrze nam się je nagrywało. I w sumie trochę zatęskniłem za takim zwykłym pogadaniem do kamery. Swoją drogą kilka dni temu podpisałem akt notarialny i dom już nie jest nasz. Dlatego ostatni raz wybierzemy się tam wspólnie, ogarniemy jeszcze kilka rzeczy, troszkę sobie pogadamy, powspominamy i zrobimy house tour na pustym domu, bo w sumie nigdy go nie robiliśmy. Czekaliśmy, aż wykończymy dom do końca. No i nie zdążyliśmy. Tak, ale to już drugi raz, bo tak samo było z naszym pierwszym mieszkaniem. Jestem ciekaw, jak psy zareagują na dom, bo w sumie nie byli tam z 2-3 tygodnie już. Od początku daily. No właśnie, przypominam wam, że trwa daily. Filmy są codziennie o 14:00 i warto subskrybować kanał, żeby żaden content z tej okazji was nie omijał. Spieszyłeś się? Skrępował się. Zastanawia mnie jak, po co, w jakim celu? Znaczy ja o tym czytałam, to jest tak, że psom zostaje odruch po prostu. I on czasami po prostu musi się tak poruszać, no. No ale skipper! Zejdź z brata! On ma raz w miesiącu takie dni, dwa dni, gdzie tak po prostu robi. I potem jest spokój. Ja ci chciałem tylko przypomnieć, że ty nie masz jąder. No co? Tak! Nie masz! Gdzie my dojechaliśmy? Taki dziwny jest, nie? Takie oczy ma jakieś dziwne. Takie smutne. No, gdzie my idziemy? Weszli jak do siebie. Gdzie my jesteśmy, chłopaki? Co tutaj się dzieje? Twoja kanapa i twoja kanapa, no? Rico przede wszystkim strasznie dziwnie się zachowuje. Jak ich wypuszczamy, to się mogą tu wejść. No dobra. Idźcie do Karo. Ta od razu pierwsze co do psa sąsiadów. No i czekają na niego. Jeju. Tego nam najbardziej szkoda, bo oni się tak przyjaźnili z tym pieskiem. No i teraz go nie będą widywać. Zaraz drapał w okno, idź do nich na dwór. No dobra, to wypuść ich. Paweł. Dobra, będą chodzić tylko po domu, to jest mokro, nic więcej. Ogólnie cały dom już jest posprzątany. Nam zostało właśnie zabrać papuszki, zabrać tamte rzeczy, które są w rogu i to tak naprawdę jest wszystko. Skosić trawę. No właśnie, jeszcze wypadałoby skosić tą trawę. Nie chce mi się. Generalnie klucz od domu oddajemy pojutrze. Dzisiaj jeszcze przyjechaliśmy tak wszystko zebrać w jeden kąt. Ostatni raz właśnie przywieźć tu pieski, a jutro rano stąd wszystko wywiozę. Smutny ci? No właśnie mi trochę tak. Mnóstwo wspomnień. Okres, który ja najbardziej pamiętam i w którym się najprzyjemniej tutaj mieszkało, to był właśnie okres świąteczny. I pierwsze wakacje, jak kupiliśmy skipera, jak siedzieliśmy na ogrodzie często, jedliśmy śniadanka, obiadki, bo w tym roku w ogóle nie siedzieliśmy na ogrodzie, jakby w ogóle zapomnieliśmy, że mamy ogród. Jeżeli chodzi o sam house tour, którego nigdy nie zrobiliśmy, to tak jak wiecie, tutaj jest salon, kuchnia. To chyba były pomieszczenia, które najczęściej pokazywaliśmy i każdy je zna. Tak. Tą łazienkę też raczej wam pokazywaliśmy. Pokazywaliśmy już nieraz, tak to się prezentuje tutaj. A tego pomieszczenia na pewno za często wam nie pokazywaliśmy. Bo tu w sumie była pralnia, no której już nie ma. I zawsze leżały śmieci. Ale już te pomieszczenia u góry pokazywaliśmy wam mniej szczegółowo. Patrz, ale jaki Rico jest zdziwiony. On idzie i nie wie co się dzieje, bo tu jest pusto. Teraz wchodząc do góry, mamy tutaj korytarz, który prowadzi do wszystkich pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie na lewo to pomieszczenie, które widzieliście może na 2-3 filmach. Wiesz, kiedy pies tak wariuje? Jak jest szczęśliwy. Jak jest szczęśliwy. Tutaj miał być pokój gościnny. Ostatecznie była kraciarnia. Tu były wszystkie kartony, wszystkie rzeczy z odcinków i tak dalej. Dlatego tego pomieszczenia za wiele nie widzieliście. Następnie tutaj była nasza sypialnia. A potem znajdował się tutaj nasz sklep. Swoją drogą zapraszam was na sunny.pl. Link jest w opisie. Teraz aż do Halloween macie 20% rabatu z kodem STRACH. Także tak to, słuchajcie, wyglądało. W tym pomieszczeniu były dwie wielkie szafy. I tutaj była nasza garderoba. Garderoba, dwie szafy. Tak, garderoba. To była garderoba, pralnia, wszystko naraz. No i łazienka, którą wam akurat nieraz pokazywaliśmy. Tak to, słuchajcie, wygląda. No i idąc jeszcze wyżej, miało być moje gamingowe królestwo. Oh.
Wprowadzając się do tego domu, robiłem tylko gaming. W ogóle nie robiłem lifestyle'u. Ta przestrzeń, która ma 50 metrów kwadratowych, miała być moim wymarzonym studiem gamingowym. Miało być kilka biurek, jakaś fajna ścianka ozdobna z tej strony, ale w międzyczasie, robiąc lifestyle, nie zajmowałem się tym pomieszczeniem i ostatecznie tu był też totalny syf. Potem przez chwilę była nasza sypialnia, jak właśnie powstał sklep na dole i zrobił się totalny miszmasz. Szkoda mi będzie tego rezniowego kadru, na którym często zaczynaliśmy właśnie vlogmasy w zeszłym roku. Byłem zajawiony Reziego Daily, dlatego go używałem. Swoją drogą, ciekawostka, nasz dom ma widok na morze. O tam, po dali widać sobie morze. Widać jeszcze, bo teraz się tak dużo zbudowało rzeczy. Widać, cały czas widać. Między dachami widać, no. A, no i tu są te piękne domki, które nam postawili przed. Zobaczcie, jak wysoko będą te dachy. Także z tego pięknego widoku piętra niżej już się nie pokorzysta. Kawał historii tego kanału, historii naszego życia w sumie tutaj. Ej, teraz mi się zrobiło smutno. Nie sprzedajemy? No już trochę za późno. To nie jest nasze, już tu nielegalnie jesteśmy. Mieliśmy tu żyć. Co najmniej 10 lat, dzieci wychowywać już. Tak, dom był kupiony, taki duży. Tu u góry miał być mój pokój. Na dole mieliśmy mieć sypialnię, pokój gościnny, pokój dziecka. Tak, no ale cóż, mamy drugiego psa. No gdyby nie ten dom, to skipera by z nami nie było. Tak. Bo podjęliśmy taką decyzję tylko dlatego, że mieliśmy ogród i duży dom właśnie. Gdybyśmy mieszkali w mieszkaniu, to pewnie Rikuś byłby tylko cały czas z nami. A tak jest z nami tutaj druga bestia. No, dużo planów było z tą nieruchomością. A wyszło inaczej. Mam nadzieję, że w mieszkaniu, które kupujemy, spędzimy troszkę więcej czasu. Fajnie się bawisz, skipper? Pamiętasz, jak jeszcze niedawno robiłem ten piękny chodnik? Tak, pamiętam. Nie no, oczywiście wyrwiemy to wszystko zanim... No właśnie, jutro z rana trzeba przyjechać i to wyrwać. No to co się dzieje tutaj, to jest tragedia. A powiem ci, że jak tak chodzę sobie tutaj, każda rzecz kojarzy mi się z jakimś filmem. Nawet zresztą ta. Ja kupowałem ją, pamiętasz? Nagrywaliśmy Kupuję Ci Wszystko. Tak, to było w jakimś Kupuję Ci Wszystko na jedną literę i ty widziałaś domek. Ten pierwszy film, który był na kanale z domu, jak Riko biegał po tym ogrodzie, tak, to było jeszcze czarno. Jak Riko i Skipper jeszcze się nie dogadywali, wpuściłeś ich na ogród i oni zaczęli tak, biegać razem. Tak, to było ich takie pierwsze spotkanie. Mam nawet filmik na... W filmie to też było chyba jak... Tak, było na filmie, jak kupowaliśmy Skippera. No, w całym filmie. Tak, niesamowite. Choinki, jak sadziliśmy przez 2 dni do 12 w nocy. W sensie tuje. Znaczy, no. No, jak ogarnęliśmy ogród. Jak tu jedliśmy sobie śniadanka i patrzyliśmy na piękny widok. Tak, piękny teraz będzie. Teraz już nie będzie taki piękny, ale był piękny. Dokładnie, był. Tak samo ten dom był. Oficjalnie, moi kochani, widzicie go ostatni raz, ale w połowie listopada już nowy. Także oficjalnie pożegnajcie się z tym domem. Jak ty wyglądasz? 20 minut na dworzu? Dawno nie był tak brudny. Kocham mieszkanie za to, że oni są tacy czyści. Który pierwszy? Chodź do mnie! Żaden nie chce, ja pierwszy chętny, proszę bardzo. Ręczy się na niego, chodź tutaj, drugi. Kto jest czysty i na mnie obrażony, bo go wykąpałem? Riko można mocno wycierać, bo on lubi mocne wycieranie. A skipera co tak leciutko, bo on inaczej się stresuje, nie? I denerwuje. Ale proszę się na mnie nie denerwować, ja ci nic nie robię. Ej, ty, mały, nie przesadzasz? Ten film powinien się nazywać Jak nie wychowywać psa. W sumie to nasza taka codzienna rutyna. My to mamy cały czas tutaj. Co ty robisz? Co sobie wyobrażasz? Ej, nie gry... Nie. 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 To się nazywa bezstresowe wychowanie. Mamy generalnie taki mały problem ze skipperem, że właśnie on... O, teraz się uspokoił, bo mu powiedziałem nie. Ale przez to, że on się bawi z Riko i oni się często gryzą, to skipper nie potrafi się opanować i potrafi po prostu mnie nagle... Teraz nie, teraz jest spokój. Mnie nagle gryźć. Zawsze jak mu powiem nie wolno, no to on już wie, że nie wolno, nie? Nie ma wyczucia. Przez to, że właśnie bawi się często z Rikusiem. I on też tak ukazuje w ogóle swoją radość. Zobaczcie, jak go głaszczę i on się tak nie może nacieszyć tym głaskaniem, że zaraz o, zacznie mnie gryźć. Przy okazji, jak tu siedzimy, to możemy ogarnąć naszą maszynę. Na zdrowie. Dzisiaj szczęśliwymi subskrybentami są Maciej Bytywy, Klucznik, Hanka Kudelska, Emilia Michalak oraz M 7002. Każdego dnia daily wybieram właśnie w ten sposób 5 osób. 5 subskrybujących osób. Trafiają oni do tej maszyny i co niedzielę wybieramy stąd osobę, która wygrywa nagrodę za kilkaset złotych. Natomiast pod koniec daily wszystkie osoby, które trafiły kiedykolwiek do tej maszyny, mają szansę na wygranie iPhone'a 13. I właśnie jednej z tych osób przyjadę wręczyć go osobiście pod koniec daily, czyli najprawdopodobniej w Wigilię. Pies po szaleniu tutaj i po ogrodzie padł. Co ty masz dla mnie? Posmakuj makaron, bo ja przez aparat nie czuję, czy jest dobry, czy nie. Przesolony.
Niedziela bez rosołku to nie niedziela. Piękną zupkę ugotowałaś. Cieszę się bardzo. To wcale nie Thermomix. Ale ja musiałam wszystko wrzucić do Thermomixa, tak? Dzisiaj moja mama do nas przyjeżdża, dlatego też dwudaniowy obiadek. Może mi się uda nagrać opinię Julka o sprzedaży naszego domu. Jak nie, to trudno, to się z wami już żegnam. A jeżeli tak, no to zaraz to zobaczycie. Także moi kochani, subskrybujcie kanał. Przypominam wam, że filmy są codziennie o 14:00. Zapraszam na nasze Instagramy, linki są w opisie. Niebawem dużo zmian, nie tylko mieszkaniowych, bo czekamy jeszcze na inne rzeczy, a to będziemy wam pokazywać, jak już będzie. Dajcie znać w komentarzu, czy podobają wam się takie luźne vlogi. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu skiper wariacie, przestań skakać po bracie. I napiszcie swoje najlepsze wspomnienie związane z naszym domem, a ja się z wami widzę już jutro, no chyba, że teraz jeszcze widzicie reakcję Julka, pa pa. Co sądzisz o tym, że się wyprowadzamy stąd? No fajnie będzie. Ty smutny? Nie. Nie będziesz prawie spać u nas, nie będziesz miał swojego pokoju już. Nie będziesz spał w salonie teraz, jak będziesz u nas. A nie będzie ci tęskno za tym domem? Trochę za tym kanapą, ale poza tym nie. Pa, Domyś, widzimy się nigdy.